To ważny dzień. To ważna chwila dla polskiej demokracji. Ważna chwila dla obrońców polskiej demokracji. Dla całej polskiej opozycji demokratycznej. Bo to już mija rok od momentu, kiedy podjęliście trudne wyzwanie. Walki w warunkach niesłychanie trudnych. O utrzymanie standardów, o utrzymanie zasad, o utrzymanie instytucji państwa prawnego, państwa demokratycznego. Pewnie dzisiaj, pod koniec roku, podsumowuje swoje osiągnięcia władza, pewnie chętnie mówi o realizacji obietnic wyborczych, mniej chętnie mówi o obietnicach niezrealizowanych. My również podsumowujemy ten rok, bardzo trudny, pierwszy rok opozycji. To rok szczególny, który natychmiast ujawniła się ogromna aktywność obywatelska. Dlatego myślę, że dzisiaj, pod koniec roku, tak w momencie szczególnym, jakim jest kryzys, także w ramach polskiego parlamentu, trzeba rozpocząć od podziękowań. Chciałbym podziękować z całego gorącego serca osobom, ludziom, środowisku, które nie zwątpiły, które poczuły od razu współodpowiedzialność, ale i wolę walki o polską demokrację. Pomimo klęski wyborczej, pomimo poczucia słabości, dzisiaj myślę, że to poczucie słabości mija. Mamy za sobą trudny, ale w wielu przypadkach zwycięski rok. Bo przecież powstał wielki front obrony polskiej demokracji, obejmujący i partie parlamentarne, i opozycji demokratycznej, i także opozycję pozaparlamentarną, i wielki